Witajcie w samym środku czarnego serca. Każdy choć raz zetknął się z ogniem, próbując go ujarzmić i szybko okazywało się, że temu żywiołowi nie bez powodu przypisuje się najbardziej destrukcyjne cechy. Mimo wielu zalet idących za ogniem, w parze idzie też wiele wad, a wśród nich jest piekielny ból spowodowany kontaktem z płomieniami. Mimo iż spłonięcie żywcem określane jest jako najboleśniejsze doświadczenie, którego świadkiem może być człowiek, tak nawet zwyczajne oparzenia potrafią być bolesnym koszmarem. Co jednak, kiedy powiem wam, że istnieje pewien rodzaj ognia, praktycznie nieugaszalny, a to za sprawą tego, że jest dla nas niewidoczny. Zanim zaczniemy, chciałbym podziękować pierwszemu sponsorowi mojego kanału, a zarazem partnerowi dzisiejszego odcinka, a jest to sklep Szlachetne Inwestycje, który posiada szeroką ofertę inwestycyjnych metali szlachetnych. Inwestowanie można zacząć już nawet od 100 zł, więc nie jest to tak straszne, jak się wydaje. Sam inwestuję w takie monety, a Szlachetne Inwestycje nigdy mnie dotąd nie zawiodły. Z kodem Czarne Serce uzyskacie 0,6% zniżki na całe srebro i platynę, a z kodem Czarne Serce 1 jest to 0,12% na całe złoto. W razie pytań odnośnie metali służę pomocą na moim Instagramie oraz Discordzie, na który Was zapraszam, a tymczasem wracamy do odcinka. Indianapolis 500 to znany w Stanach Zjednoczonych wyścig samochodowy rozgrywany corocznie od 1911 roku w mieście Speedway w stanie Indiana. Zawodnicy pokonują 200 okrążeń wokół toru, co początkowo we wczesnych latach 1900 zajmowało im około 6 godzin. Obecnie ten czas już jest o połowę krótszy. To rok 1981 jest tym, który będzie dla nas najbardziej istotnym. Dick Mears, czterokrotny zwycięzca wyścigu Indy 500, jeden z najbardziej rozpoznawalnych zawodników, podczas 58. okrążenia wjeżdża na pit stop, czyli do miejsca, gdzie jego zespół techników wymieni mu opony i zatankuje pojazd. Niestety wypadki się zdarzają i tym razem wąż pompujący paliwo nagle wyskoczył z baku, skutkiem czego pojazd, kierowca oraz ludzie w okolicy zostali oblani palnym płynem i to nie byle jakim. Metanol, bo to właśnie tym paliwem zasilane były pojazdy wyścigowe, zaczął płonąć po wejściu w kontakt z rozgrzanym silnikiem. Płonący metanol to zjawisko, które nie ukazuje swojej destrukcyjnej natury. Płomienie nie są widoczne dla ludzkiego oka, co sprawia, że sytuacja staje się jeszcze bardziej przerażająca. Wyobraź sobie, że płoniesz, ale nie widzisz żadnych oznak ognia. Ludzie wokół nie wiedzą, że znajdujesz się w otoczeniu niebezpieczeństwa, co tylko zwiększa panikę, no a tak właśnie się stało. Na nagraniu widać, jak Rick wyskakuje z pojazdu i w tym samym momencie wdycha płomienie wprost do swoich płuc, przez co parzy sobie drogi oddechowe, więc postanawia wstrzymać oddech i dać znać w jakiś inny sposób, że sytuacja jest naprawdę krytyczna. Ludzie w jego otoczeniu nie byli przygotowani na to, co nastąpiło. Nie wiedzieli, jak za bardzo reagować wobec takiego niewidzialnego zagrożenia. Ratowanie życia stało się dramatycznym wyzwaniem, ponieważ tak naprawdę nikt nie mógł dostrzec, skąd płomienie naprawdę się biorą. Jeden z przebywających na miejscu ratowników próbuje zdjąć kask Mearsa, lecz niewidzialny ogień przeskakuje również na niego. Ten szybko przerywa próbę i ucieka, ratując swoje życie. Pogrążony w bólu Rick dalej jest spowity niewidzialnym płaszczem płomieni. Szukając pomocy, sam przeskakuje przez barierkę i pędzi do ludzi z gaśnicami, lecz mimo użycia kilku z nich, ogień dalej nie ustał. Mears wciąż płonął. Dopiero po jakimś czasie gaszą go wspólnymi siłami mechanik oraz jego własny ojciec, później zajmując się pozostałościami niewidzialnego kataklizmu. Rick Mears i czwórka mechaników z jego zespołu zostało odesłanych do szpitala, lecz to sam Rick odniósł najpoważniejsze obrażenia. Były one na tyle rozległe, że wymagana była drobna korekta plastyczna twarzy i nosa. Historia Ricka Mearsa to tylko jeden z najbardziej znanych przykładów, który pokazuje, jak płonący metanol może być śmiertelnym zagrożeniem. Inne znane przypadki to AJ Allmendinger z 2006 roku. Officials involved plus part of the Forsythe crew immediately doused with water. And your TV fella was right there. Yeah. Czy chociażby mechanik Sama Hornisha Juniora z tego samego roku. They're still trying to get that fire out. They pour water on them. Water will dilute. Pomimo tego, że metanol jest tak bardzo groźny, to nadal jest używany na torach wyścigowych ze względów technicznych i właśnie dla bezpieczeństwa.
jest na tyle łatwy do ugaszenia, że wystarczy dobrze wycelowany strumień wody. Do tego płonie znacznie niższą temperaturą niż chociażby benzyna, więc jest w stanie wyrządzić uszczerbek na zdrowiu znacznie wolniej niż typowy pożar. Trzecie i najważniejsze, przez to, że jego płomienie są niewidzialne, a sam pożar nie generuje kruczo-czarnego dymu, wpływa to na widoczność. No dwojako, ponieważ to przede wszystkim wada, ale fakt też tego, że nie widać płomieni, pomaga w odnalezieniu płonącego kierowcy. Przeźroczysty płyn, który pali się niewidzialnym ogniem, to zabójcza kombinacja potrafiąca palić skórę oraz płuca czy gardło przy nieumyślnym wdychaniu morderczych płomieni. To jest prawdziwa tajemnica oraz mroczna strona metanolu. Niewidzialne płomienie towarzyszą nam w życiu, choć niekoniecznie w taki dosłowny sposób. Warto rozejrzeć się wokół siebie i nabrać świadomości ich istnienia, aby nie tylko przetrwać, ale również zminimalizować ryzyko, które często kryje się w nieoczekiwanych miejscach. Przypominam o kanale Discord, moim Instagramie i subskrybowaniu kanału. Wszystkie linki macie w opisie. Dzięki i do zobaczenia. Czarne serce. And I'm sitting there waiting and all of a sudden I see this big splash of fuel come over the top of me and into the cockpit and hit the dash and down the windscreen and everything and I go, uh-oh.